Suwalski rynek pracy nie wchłonie w najbliższym czasie ekonomistów, krawców, specjalistów finansowych, rolników, hodowców zwierząt i pracowników obsługujących biura podróży. Wynika z wykazu opublikowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. W tych zawodach istnieje nadwyżka, więc pomimo chłonnego wciąż rynku pracy nie ma większych szans na zatrudnienie. Ale jak wynika z barometru, jest blisko 40 specjalności zawodowych, których nasz lokalny rynek bardzo potrzebuje. Cały szereg deficytowych zawodów wskazywany jest w szeroko pojętej branży budowlanej. Od inżynierów budownictwa po robotników. Bez trudu w tym dziale gospodarki pracę znajdą dekarze, elektrycy, murarze, tynkarze, specjaliści od tak zwanej wykończeniówki. Wyraźny niedobór występuje również w branży informatycznej. Poszukiwani są administratorzy stron internetowych, graficy komputerowi, technicy informatycy, a także programiści, projektanci i administratorzy baz danych. W branży transportowej poszukiwani są kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, ale także kierowcy autobusów. W regionie brakuje również blacharzy i lakierników samochodowych, diagnostów i mechaników pojazdów samochodowych. Na rynku według opublikowanego barometru brakuje też medyków, lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Poszukiwane są także opiekunki, zarówno dziecięce, jak i osób starszych lub niepełnosprawnych. Bez większego trudu pracę znajdą kucharze, szefowie kuchni oraz cukiernicy.